Możemy sobie zadać pytanie, jaką rolę dzisiaj odgrywa detal historyczny istniejący na łódzkich kamienicach, który kiedyś tworzył Hilary Majewski. Łódź, mając ciągle jeszcze ponad 10 tysięcy obiektów mieszkalnych, kamienic, oficyn, innych fragmentów zabudowy śródmiejskiej, które powstały przed II wojną światową, czyli historycznych, czyli wyposażonych, czy też posiadających w sobie ów detal architektoniczny, jest ogromną skarbnicą tego języka architektury. Języka, który ma nam dzisiaj przypominać, i to znakomicie robi, o tym, że kultura materialna, ale również duchowa, w której dzisiaj żyjemy, jest składnikiem bardzo długiego procesu, który w sposób ciągły od czasów przedantycznych do dzisiaj trwa. Hilary Majewski miał tytuł architekta miejskiego, bo takie zrobił uprawnienia. Żył dosyć krótko, prawdę powiedziawszy, bo nie dożył 60. Ukończył studia w Petersburgu, ale wyjechał na stypendium do Włoch, czyli bezpośrednio zetknął się z twórczością Palladia i był tym zafascynowany i w ogóle był zafascynowany renesansem włoskim. W związku z czym, jak zaczął decydować o tym, jak powinna wyglądać architektura w projektowanych przez siebie budynkach, czy też dopuszczanych, czy podpisywanych przez siebie projektach, to opierał się głównie na nawiązaniach do renesansu, czyli lansował obiekty neorenesansowe. Na przykład bardziej wolał neorenesans niż neobarok czy neogotyk. Chociaż wybudował cerkiew Aleksandra Newskiego i umiał zastosować w niej odwołania do architektury bizantyjskiej, ponieważ prawosławie, wywodząc się z Konstantynopola, opierało się na architekturze Bliskiego Wschodu, tworząc właśnie taki bizantyjski styl, który w historyzmach XIX-wiecznych, w architekturze historyzującej XIX wieku, również był używany. Sama cerkiew jest obiektem bardzo kameralnym, co jak na uwarunkowania, o których powiedziałem wcześniej, jest dosyć ciekawe, bo prawosławie lubi być wystawne. Jest w stylu bizantyjskim, jako wyjątek twórczości Majewskiego, ale ja bym w tym stylu bizantyjskim dopatrywał się też niegasnącej sympatii do renesansu. Niektóre elementy, jak rytmiczność kostek w grzymsach podokapowych i parę jeszcze, czy w grzymsach międzykondygnacyjnych, jednak jest bardziej renesansowa niż bizantyjska. Tu widzimy tynk mazerowany na marmur oraz te kostki, które są bardziej renesansowe niż bizantyjskie. Konsolki podpierające gzyms. Charakterystyczne dla prawosławia kopuły tutaj mają interesujący ornament złocony, a nie są całe złocone, jak to często się spotyka, co też dodaje im bardzo dużo lekkości i finezji. Cerkiew Aleksandra Newskiego należy do tych obiektów, z którymi zetknął się Hilary Majewski, który z całą pewnością został przez niego zaprojektowany i nadzorowany w procesie inwestycji, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Czyli nie tylko jego podpis widnieje jako urzędnika państwowego, ale jako projektanta.
umiał posługiwać się detalem historycznym i również umiał różnicować jakość tych obiektów. Także tworzył obiekty, jak zostało powiedziane, sakralne, a ze świeckich tworzył obiekty bardziej wystawne, już w użyteczności publicznej, na przykład jak budynek Towarzystwa Ekonomicznego na obecnej Północnej, czy liceum na obecnej szkoły, wtedy można było tak powiedzieć, a obecnie liceum na ulicy Sienkiewicza, ale też radził sobie z budynkami mieszkalnymi i zaprojektował i zrealizował własny dom mieszkalny, który tak naprawdę jest elegancką kamienicą. To była dosyć elegancka ulica, dlatego Majewski wybudował sobie tutaj dom. I kamienice tutaj stojące, niektóre były z wyższej półki, ale większość zachowała średnią półkę ornamentyki, można powiedzieć typową dla XIX wieku, ale ciekawą i elegancką. To była dosyć elegancka ulica. Po wojnie wprowadzono nowych mieszkańców. Jak to po wojnie do Łodzi z okolicznych miejscowości i wsi, którzy nie mieli świadomości mieszkania w mieście i stworzyli przestrzeń patologiczną. Stąd destrukcja tkanki postępowała szybciej. Panie Heniu, tu nie jest nic napisane na projekcie, a ja jestem ciekaw, czy grzęb spodokapowy, który widzę, jest z drewna, będzie odtwarzany z tego drewna, czyli rozbierany, impregnowany, czy będzie nowe. Niech pan nie idzie, panie Kaziu, no pytam pana. Po strukturze budynku można absolutnie wnioskować, że to było najważniejsze piętro, które mogło przejmować funkcje publiczne albo reprezentacyjne funkcje prywatne. Mamy to, co jest charakterystyczne dla eleganckich pomieszczeń. Bogata ornamentyka na suficie z listew, które kiedyś, dawniej w historii tak naprawdę były oprawianiem, czy też wywodziły się z ornamentów belek drewnianych, które tworzyły konstrukcję sufitu. Teraz, czyli w tym czasie w XIX wieku, to jest tylko dekoracja, już pozostaje jako bogate urzeźbienie sufitu. Dwupoziomowa faceta, też bardzo bogato zdobiona. Potem mamy płaszczyznę środkową ściany, która była albo tapetowana eleganckimi tapetami, albo płótnem. I na koniec w dolnej partii była seria drewniana płócinowa. Mogła być drewniana na całej ścianie, ale często stosowano takie rozwiązanie jak tutaj, gdzie była seria do takiego poziomu, który wystarcza, żeby ona chroniła ścianę przed agresją mebli i użytkowników. Tu mamy parkiet mozaikowy, bardzo piękny, skomponowany z różnych rodzajów drewna, który w eleganckich kamienicach i w pałacach był stosowany. I jeżeli był dobrze konserwowany, to w ogóle nie dawało się czytać tych granic, które teraz widzimy, poszczególnych płyt. Drzwi, stolarka przez wieki były dosyć podobnie robione jak boazerie, czyli rama konstrukcyjna, są pionowe listwy, poziome, dolna jest większa, bo przenosi cały ciężar i pomiędzy ramami konstrukcyjnymi są tak zwane płóciny, czyli cieńsze deseczki, które też mają swoją tektonikę i one są przytrzymywane listwami kątowymi, zupełnie tak jak szyba w oknie. No i to tworzy właśnie taką rzeźbę, jak to widzimy, czyli ta część jest zawsze najcieńsza w drzwiach, a te listwy konstrukcyjne najgrubsze. I tu jeszcze mamy listwy szylgowe, które powodują
osłonę akustyczną i mechaniczną samego momentu otwarcia. Tu też widzimy skośne cięcie, żeby to się szczelniej domykało. Bardzo takie eleganckie fragmenty stolarki. A zawiasy mają skośne przecięcie, żeby w momencie otwierania lekko unosiły drzwi do góry, a zamykania, żeby te drzwi opadały. Płócinowa boazeria w całej szerokości ościeża przy każdej szerokości ściany, czyli czasem te ościeża przy grubych ścianach tworzyły no, duże płaszczyzny. No i potem wyłogi z listew ustępujących, trochę tak jak rama do obrazu. I tutaj mamy jeszcze jedno ciekawe zdarzenie, czyli wykurz. To jest rodzaj obudowanego balkonu. Wykurz pozwala nam wyjść w przestrzeń ulicy i ją nad nią panować. Człowiek góruje nad ulicą i to jest coś jeszcze więcej niż balkon, czy niż taras. I jest wyjątkowo ekskluzywnym elementem we wnętrza. Czyli tutaj zamieszkiwało romantyczne społeczeństwo. Ale wiek XIX to wiek romantyzmu, przynajmniej w pierwszej części tego wieku. W Łodzi dosyć nagminnie się zdarzało, że był projekt narysowany elewacji, a potem jak się porównuje ten projekt, który istnieje w archiwum XIX wieku z elewacją, to to jest inny budynek. Te detale zmieniano podczas budowy. Być może decydował o tym majster, być może architekt, a być może inwestor. Są obiekty w Łodzi, takie właśnie na Majewskiego, które wymieniliśmy, które on projektował i nadzorował do końca. Ale pamiętajmy, że tempo było takie, że byli architekci, którzy w roku nadzorowali na przykład budowę 70 kamienic. One się toczyły własnym życiem. Jak majster był mądry, to robił dobrze. Jak niemądry, to knocił. Stąd te zmiany, stąd ułatwienia. Coś było zaprojektowane w magazynie, a czegoś nie. Przywieziono inne, to montowano te inne. No myślę, że wiele takich zdarzeń w tej architekturze się toczyło. Majewski trafił na okres bardzo dynamicznego rozwoju, umiał sprostać jako urzędnik temu dynamicznemu rozwojowi i jeszcze rzeczywiście poświęcić się projektowaniu konkretnej architektury, która być może nie była rewolucyjna, nowatorska i nie tworzyła milowych kroków historii, ale była bardzo poprawna, bardzo porządna i bardzo profesjonalna. To jest imponująca sala. Dwukondygnacyjna, neorenesansowa sala Domu Towarzystwa Kredytowego. Mamy tu wszystkie elementy, które uwielbiał Majewski i które są właśnie dowodem jego kultu dla dojrzałego renesansu, czyli neorenesansowe z dosyć dużą dyscypliną tej estetyki wnętrza. Mamy równe podziały, pilastry, które mają dobrze wykształcone bazy, trzon kanelowany z kanelami płaskimi i głowicę wzorowaną najbliższą głowicą koryński. Gzyms międzykondygnacyjny podsufitowy. Gzymsy mają bardzo równomierne, regularne podziały małymi konsolkami. To też jest charakterystyczne dla postpalawiańskiego renesansu. Piętro ma otwory delikatniejsze od parteru, czyli jest lżejsze. Ma większe przestrzenie między otworem a pilastrem i ma delikatniejsze pilastry. Na piętrze już nie ma kanelowanych pilastrów, tylko są pola wypełnione motywami figuralno-roślinnymi. Tutaj panuje dosyć duża dyscyplina, bardzo regularne podziały, bardzo mocne belkowania przy polach sufitowych. Na suficie alegoria malarska, co było bardzo popularne, można powiedzieć, we wszystkich stylach historyzujących.
trudno nam go oceniać, czy też wartościować według dzisiaj obowiązujących systemów wartościowania, czy on był na przykład wybitnym architektem, czy przeciętnym, czy rzeczywiście był geniuszem, który potrafił tak dużo zaprojektować i czy rzeczywiście, jak kiedyś uważano, można by go utożsamiać z rozwojem Łodzi i mówić, że to jest architekt, który stworzył Łódź. Tak jak w Barcelonie się mówi, że Gaudi nadał Barcelonie piętno secesji, prawda? Że Barcelona to miasto Gaudiego. Tam też to jest przesada. Ale Majewski trafił na okres bardzo dynamicznego rozwoju, umiał sprostać jako urzędnik temu dynamicznemu rozwojowi i jeszcze rzeczywiście poświęcić się projektowaniu konkretnej architektury, która być może nie była rewolucyjna, nowatorska i nie tworzyła milowych kroków historii, ale była bardzo poprawna, bardzo porządna i bardzo profesjonalna na tamten okres czasu. Czyli był architektem takim, jakim powinien być architekt, bo architekt powinien robić dobrze, pięknie i trwale, a nie za wszelką cenę nowatorsko, czy inaczej niż wszystko dookoła. No, miał szczęście, że żył w okresie, gdzie obowiązkiem była wierność kanonowi i sprawdzonym modelom piękna. Jeżeli tylko umiał z pokorą się temu poddać, to te kanony i reguły już za niego zrobiły fakt, że jest to architektura porządna i dobra.